Jest pani wyśmienitą wokalistką. Wiem, że nie lubi pani tego określenia, więc jak nazwałaby pani sztukę, którą wykonuje? Mówiłam o tym wielokrotnie. Tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje, ja po prostu śpiewam piosenki. Śpiewam tak, jak ja rozumiem to śpiewanie. Dziękuję. Wiem, że studiowała pani na Wydziale Piosenki w Warszawie, w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Ja jako studentka chciałabym wiedzieć, jak wspomina pani te studia? To znaczy, to nie były studia, bo to była pomaturalna, pięcioletnia szkoła drugiego stopnia. To nie były studia. Pięcioletnie ja zrobiłam w 4 lata, bo tak po prostu no, postanowiłam, jednak czasu troszkę było mi szkoda. No jak wspominam, to był, myślę, jeden z piękniejszych okresów w moim życiu. Spotkałam wspaniałych ludzi, od których się bardzo wiele mogłam naprawdę nauczyć, i cudownych kolegów. Ja, jak sobie przypominam, to było jedyne miejsce, gdzie ja nie mogłam się doczekać poranka, żeby się już wybrać do szkoły. I ostatnio wychodziłam ze szkoły. Jak wychodziłam na 8, to wracałam o 8 wieczorem do domu, bo było mi ciągle mało tych spotkań, tego śpiewania, muzykowania, rozmów. No to był cudowny okres. Rzeczywiście bardzo mnie wzbogacił i duchowo, i teraz mam po prostu co wspominać. Dziękuję. Jakie uczucia towarzyszyły pani przyjazdowi do Krosna? O matko, nie mogę powiedzieć prawdy. Mogę? Jestem bardzo, bardzo zmęczona, aczkolwiek bardzo szczęśliwa. Jechaliśmy 7 godzin prawie, więc droga była bardzo męcząca. Ale muszę powiedzieć, że tak, obiekt, w którym śpiewałam, jest przepiękny i śpiewa się w nim po prostu jak w Olimpii się czułam. A śpiewałam w Olimpii, więc mam porównanie. Cudowna sala, cudownie, jakieś całe zmęczenie odeszło, także... Cieszę się, że dojechałam i że jakoś udało się, że udał się wieczór. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.